Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogę przedstawić Państwu mój wykład. W zeszłym tygodniu byliśmy z Panem Szlagowskim w Mołdawii, gdzie oglądaliśmy przedszkole, które jest również w technologii domu pasywnego budowane. I dziękuję bardzo Panu Szlagowskiemu, że mnie tam wspierał na miejscu. Cieszę się bardzo, że mogę moim wykładem podziękować Panu Szlagowskiemu za to wsparcie. Tak. Mój wykład, jego tytuł, dom pasywny, modernizacja. No to jest tak, że domy pasywne budowane są od nowa, one działają, wszyscy wiedzą, ale my też chcemy sprawdzić, czy są możliwości modernizacji istniejących budynków. I chodzi tutaj o to, żeby stare budynki jak gdyby podnieść do standardu domu pasywnego. I najpierw chciałem pokazać Państwu, jak to wyglądało w przypadku szkoły, która była zbudowana w 1971 roku. I ta szkoła no, już odczuwała potrzebę modernizacji. To był taki no, żelbetowy budynek, który miał spore uszkodzenia, no, zużyty był już. Cała szkoła składała się z kilku części, z części administracyjnej, z hali gimnastycznej i z części, w której również była stołówka. Także to była szkoła, która była przez uczniów używana cały dzień i myśmy postanowili ją zmodernizować. I wtedy, kiedy tego dokonaliśmy, widzą Państwo, jak to wyglądało przed i po, mieliśmy taki pomysł stworzenia takiej fasady kurtynowej i oczywiście miasto miało wymagania, jeśli chodzi o design, o wygląd całego budynku. W związku z tym zdecydowaliśmy się na taką właśnie kurtynową elewację z dużych płyt, które były zrobione z makulatury. Umieściliśmy je na konstrukcji nośnej i zaproponowaliśmy jako kolorystykę różne odcienie szarości, aby w przyszłości móc też wymieniać tak dowolnie te płyty. I żeby nie było tego widać z zewnątrz, żeby ta szkoła zawsze wyglądała jak nowa. I te płyty mają trochę różną wielkość, różne kolory, także to można było bardzo łatwo rozwiązać w przyszłości. Oczywiście było to wyzwanie, umieszczenie tych wielu tych płyt, ponieważ no, oznaczało też wiele mostków termicznych. Miasto jako inwestor otrzymało dofinansowanie na ten projekt w wysokości 4,8 miliona euro. To właściwie była gigantyczna suma. I te dodatkowe koszty dopasowania do tego wyższego standardu wynosiły 600 tysięcy euro. W zasadzie ta dotacja, to dofinansowanie mogło pozwolić w całości na zrealizowanie tego projektu. W przypadku tej szkoły, tak jak to robimy zazwyczaj w przypadku modernizacji budynków, działaliśmy z zewnątrz. Patrzyliśmy na te miejsca, które stwarzały problem, na kanały wentylacyjne, otwarte jakieś przepusty i przymocowaliśmy elewację na kątownikach ze stali szlachetnej, chcąc zminimalizować przenikanie ciepła. Tutaj widzą Państwo, że staraliśmy się o szczelność powietrzną. Wszędzie tam, gdzie to było możliwe, naklejaliśmy folię,
aby tę szczelność powietrzną zapewnić. Częściowo musieliśmy wyciąć stropy żelbetowe i zastosowaliśmy tutaj wełnę mineralną jako materiał izolacyjny. I ważne jest w przypadku domów pasywnych, które nie są domami high-tech, tylko low-tech, ważne jest, żeby pracować czysto, czysto i starannie. To jest to najważniejsze. I tutaj widzą Państwo, jak zabezpieczyliśmy rynny odbierające deszczówkę. Bardzo ważne było dla nas, żeby to była tak zwana no, czysta budowa. Tutaj przykład wykonania izolacji bardzo starannie, bardzo szczelnie. Widzą Państwo też na zdjęciach, jak czysto ta folia została przyklejona. Trzeba naprawdę zmotywować pracowników na budowie, żeby oni pracowali właśnie w taki czysty sposób, tylko wtedy można uzyskać standard domu pasywnego. Tutaj widzimy podkonstrukcję elewacji, również ze stali szlachetnej i tutaj jeszcze ochronę przed deszczem, powłoka bitumiczna na wełnie mineralnej. Tak, żebyśmy z obu stron umożliwili odpowiednie warunki. Tutaj jeszcze raz widać, jak czysto wykonana jest praca. Jest to bardzo perfekcyjne wyklejenie tych szczelnych powierzchni. W tym budynku, w części administracyjnej, zredukowaliśmy 90% powierzchni okien. Mamy tylko 10% i widzą Państwo, że korytarze w dalszym ciągu mają dostateczną ilość światła. Powierzchnia okien, jak mówiłem, zmniejszona o 90%, no co wpłynęło na lepszy wynik, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na ciepło. A po południowej stronie większe okna, to widzą Państwo u góry, przedtem i potem. I widzą Państwo, że okna są umieszczone w innym miejscu konstrukcji nośnej. I widzą Państwo również, że te okna od strony południowej są większe niż to miało miejsce przed modernizacją. Tutaj wykresy, które pokazują wyniki pomiarów. Bawarnia w 2006 roku badała stężenie dwutlenku węgla w szkołach. I w ponad 50% pomiarów było to więcej niż 1600 ppm. Tylko w 17% było to mniej niż 1000 ppm. Widzimy, jakie są wyniki dla szkół. A w naszej szkole też to zmierzyliśmy i okazało się, że my osiągnęliśmy tylko 400. W jednym przypadku przekroczyliśmy 800 ppm, dlatego że ta klasa gdyby była obsadzona podwójnie, czyli dwa razy więcej uczniów w pomieszczeniu niż zazwyczaj. Ta folia pokazuje nam, jak to wygląda w całym kompleksie. Bardzo ładnie wyglądają te różne odcienie szarości na elewacji. I tutaj widać, ile płyt trzeba było dopasować. Jak już mówiłem, są one zrobione z makulatury, co oczywiście przyczynia się do tego, że jest to bardzo
ekologiczna fasada, elewacja, a te żółte konstrukcje nośne, widać je za oknami, i dlatego zdecydowaliśmy się też na takie kolorystyczne wyróżnienie poszczególnych części budynków. Także uczniowie wiedzą, że my dzisiaj mamy zajęcia w części żółtej, a jutro w zielonej. To jest zdjęcie z lotu ptaka, z perspektywy górnej. Mamy tutaj 10 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni pobierającej energię, którą właściwie doprowadziliśmy do standardu domu pasywnego. Jeśli chodzi o oszczędności, to udało nam się zredukować zapotrzebowanie na ciepło 93,2%. Wartości pomiarowe były jeszcze lepsze. No i kolejne osiągnięcie tego projektu. Otrzymaliśmy pierwsze miejsce w konkursie Niemieckie Miasta dla Ochrony Klimatu. Tutaj gminy niemieckie mogły zgłaszać swoje projekty gminne, które przyczyniają się do ochrony klimatu. I ta szkoła otrzymała pierwsze miejsce w kategorii modernizacji, dodatkowe 40 tysięcy euro. Kolejny projekt, też bardzo innowacyjna modernizacja. To jest pierwszy zgodny z standardem Enerfit modernizowany budynek, który nie był budynkiem mieszkalnym. Budynek z lat 70. na dachu widać jeszcze też instalacje powiązane z poszczególnymi kominami instalacji cieplnej. I tutaj zmodernizowaliśmy część kościoła, stworzyliśmy takie dodatkowe pomieszczenia wielofunkcyjne. I tutaj widzimy stare piecyki gazowe, którymi ogrzewano kościół, które właśnie połączone są z tymi rurami, które były widoczne na dachu kościoła, które były konieczne, tak? Wprowadzały spalinę wówczas poprzez ten dach. I tutaj widać rzut kościoła, a u góry z prawej to nowo zbudowane pomieszczenie wielofunkcyjne, już zbudowane w standardzie domu pasywnego. A tutaj na rysunku widzą Państwo, jak za ołtarzem umieściliśmy, czy zaplanowaliśmy izolację. O, to jeszcze potem pokażę Państwu na innych foliach. Tutaj jest krypta podziemna i tutaj nie chcieliśmy, aby odwiedzający kościół, schodząc tej krypty, mieli takie poczucie, że są w piwnicy. Dlatego zdecydowaliśmy się na taką formę elipsy. Elipsa jest też symbolem nieskończoności, a chrześcijanie wierzą w życie wieczne. W związku z tym zdecydowaliśmy się na taką formę, zaproponowaliśmy ją. I zanim zaczęliśmy modernizację, pierwszym krokiem było skucie tynku wewnętrznego, ponieważ przed wielu laty umieszczono tutaj na tej warstwie cegieł warstwę bitumiczną, która mogła stwarzać problemy, jeśli chodzi o wilgoć. W związku z tym oczyściliśmy ściany z warstwy tynku i z warstwy bitumicznej. Widzą Państwo, jak to wyglądało w trakcie tych prac. Szczelność powietrza w tym kościele, warstwa ta szczelna została umieszczona u góry, pod stropem drewnianym. I chcieliśmy uniknąć ryzyka, w związku z tym przełożyliśmy tą warstwę do wewnątrz, ale co oznaczało, że musieliśmy stworzyć takie konsole, które
Tak, dopasowaliśmy, jeśli chodzi o wygląd, przy pomocy płyt kartonowo-gipsowych pod różnym kątem, którym jak obłożyliśmy te belki i też dzięki temu otrzymaliśmy lepsze warunki akustyczne i sala w kościele jest dzisiaj wykorzystywana jako sala koncertowa. A tutaj w szczegółach, jak to rozwiązaliśmy, czarna linia przerwana, to jest ta właśnie powierzchnia szczelna powietrzna. Widzą Państwo tę belkę drewnianą. Jeszcze raz Państwu to pokażę. O właśnie, tutaj palec wskazujący pokazuje tę powierzchnię szczelną powierzchnię, a to jest belka drewniana, która musiała zostać obłożona, ukryta. I tutaj w związku z tym ta płyta kartonowo gipsowa z wełną mineralną, która absorbowała dźwięki, co przyczyniło się do poprawy warunków akustycznych. Tutaj jeszcze część przekroju z nowymi oknami za ołtarzem. Tutaj widzimy, jak powstawała ta konstrukcja, za którą wtłaczaliśmy celulozę, też ekologiczny materiał, które wykorzystaliśmy jako materiał izolacyjny. I materiał ten też pobiera i oddaje wilgoć. Tutaj mieliśmy trochę ryzyko w przypadku tego kościoła i musieliśmy się z nim zmierzyć, aby do konstrukcji czy pod konstrukcję nie dostawała się wilgoć, woda deszczowa. I robiliśmy tutaj obliczenia, symulacje i oczywiście było takie minimalne ryzyko, że przy ostrym deszczu pod odpowiednim kątem mogą pojawić się problemy i konstrukcja będzie wilgotna w pewnych miejscach. I aby zabezpieczyć się przed tym, zastosowaliśmy w konstrukcji czujki pomiarowe, pracę zakończyliśmy w 2013 roku, a więc przed 3 laty i te czujniki pokazują nam, że nie ma wilgoci. No, hydrofobizacja byłaby ryzykiem tutaj, jeśli nie robi się tego w 100% prawidłowych i nie powtarza się tej hydrofobizacji, to może ona prowadzić do dużych uszkodzeń, bo coraz więcej wilgoci może dostawać się do konstrukcji, a zimą będzie to prowadzić do uszkodzeń w związku z działaniem mrozu. Widzą tutaj na tej folii, jak perfekcyjnie zostały opracowane okna. Zastosowaliśmy przed tymi oknami witrażowymi okna pasywne, jako okna skrzynkowe wykonane. A więc z zewnątrz mamy to oszklenie pojedyncze, a w środku szybę izolacyjną. A ta konstrukcja, ta elipsa, widoczna tutaj jako zejście do krypty, również bardzo starannie wykonana, tutaj w stanie surowym widzą Państwo. Bardzo ważne, żeby te fugi były tak przesunięte, aby ta górna fuga nie była bezpośrednio nad dolną. Łatwiej to zaizolować. Tutaj wiatrołap z zewnątrz, listwy drewniane, które też służą ochronie przeciwko słońcu, aby ten wiatrołap nie był przegrzany latem.
Zrezygnowaliśmy z ruchomej ochrony przed słońcem, ponieważ tutaj trzeba energii, tak, żeby poruszać te żaluzje w dół i w górę. I zdecydowaliśmy się właśnie na takie rozwiązanie. Tutaj widok z wiatrołapu na zewnątrz. I tutaj widzą Państwo ten tak zwany pokój ciszy, którego widać też kościół i widać też wtedy, kiedy kościół jest zamknięty, właśnie jest dostęp do tego pomieszczenia i odwiedzający kościół mogą tam zapalić świece i wyciszyć się. W nawie bocznej, na ścianach były historyczne epitafie i chcieliśmy je oczywiście zachować, ale co zrobić, jeśli wewnątrz chcielibyśmy umieścić izolację? I tak to wygląda i widzą Państwo po prawej. Widzimy tutaj warstwę izolacji, która stworzyła taką niszę, za którą zamknęliśmy szybą. One są też, te płyty, oświetlone od wewnątrz i tym sposobem mogliśmy je o wiele lepiej wyeksponować i uniknąć mostków termicznych. To też trzeba było bardzo starannie wykonać. I sprawdziliśmy, że nie ma za tą szybą ani kropli wody po tych 3 latach. Tutaj widzą Państwo okno. To jest po wschodniej stronie kościoła. I tutaj mieliśmy właśnie do czynienia z problemem, że robiliśmy tutaj taką dobudówkę. Nie chcieliśmy tych okien stracić, gdzieś składować, zniszczyć. Chcieliśmy je wyeksponować i zdecydowaliśmy się wyeksponować je na zewnątrz, tak jak to Państwo widzą. Także jeśli popatrzymy w stronę ołtarza, widać, że na zewnątrz jest to okno wyeksponowane. Ten ołtarz, nowy ołtarz, to był nasz prezent dla parafii. I widzą Państwo formę tego ołtarza i jego płyty. To jest symbol Jezusa Chrystusa. I na lewym zdjęciu widzą Państwo tę misę, to jest chrzcielnica. Na zewnątrz umieściliśmy podobną, a ołtarz można rozbudować, bo to są 4 części, czy rozłożyć 4 części, które można użytkować osobno. Tutaj obszar na zewnątrz właśnie z chrzcielnicą na tej kolumnie umieszczona właśnie ta misa. Ta część również bardzo chętnie jest używana przez parafian, a to słońce na ścianie i te abstrakcyjne gwiazdy stało się, to jest logo tej parafii. A to zdjęcie pokazuje nam widok chóru. Wcześniej wyglądało to tak, jak Państwo widzą na zdjęciu dolnym, a u góry po modernizacji jaśniej. A tutaj również porównanie przed i po, mały ołtarz, za którym ksiądz odprawiał mszę i miejsce, które gdyby stanowiło takie ograniczenie
za którego, taką ladę, za której ksiądz głosił kazanie. Dzisiaj jej nie ma, jest to otwarta przestrzeń. Ołtarz dokładnie w osi, w osiach kościoła, tak aby w przypadku uroczystości można było też jak gdyby poszerzyć wnętrze. Droga do krypty była dla nas bardzo ważna. Nie chcieliśmy mieć takiego zwykłego korytarza, który prowadzi do tej krypty, a to powinno być już przejście do krypty takim przeżyciem. I w zasadzie po lewej widać to, że prostymi środkami osiągnęliśmy to wrażenie, te światła wbudowane w posadzkę. A tutaj zaglądamy do krypty. Z góry otrzymuje ona światło dzienne, również potrójne przeszklenie. I tam światło dokładnie trafia na miejsce, w którym odbywał się kiedyś chrzty. A tutaj cały zespół kościelny z budynkiem kościoła, salą wielofunkcyjną i budynkiem parafii. W tym budynku parafialnym odbywają się spotkania młodzieży, spotkania seniorów, lekcje religii oraz różne świeckie spotkania i uroczystości. I w międzyczasie ten budynek został również zmodernizowany zgodnie ze standardem Enerfit. Bilans energetyczny wygląda w sposób następujący. Mamy 8,5 kWh na metr kwadratowy na rok zapotrzebowania w całym kościele, łącznie z kryptą, z pomieszczeniem wielofunkcyjnym, i udało nam się osiągnąć oszczędności energetyczne w wysokości 95,4%. Zaoszczędzamy rocznie 233 tony dwutlenku węgla. A więc udała nam się spora redukcja. Mamy na dachu dodatkowe urządzenie fotowoltaiczne, instalację fotowoltaiczną, i potrzebujemy rocznie na potrzeby kościoła, w taki sposób, w jaki jest dzisiaj wykorzystywany. No, kiedyś od czasu do czasu tylko korzystano z pomieszczeń kościelnych. Dzisiaj jest to częściej. Więcej imprez odbywa się w kościele i zapotrzebowanie wzrosło do 17 kWh na metr kwadratowy na rok, a energia wytwarzana przez instalację fotowoltaiczną to 24,6. Tutaj widzimy następny budynek. To jest najmniejszy dom pasywny na świecie po tej modernizacji. Tak to wyglądało w trakcie. Ten budynek miał zbyt mały odstęp do budynku sąsiedniego i musieliśmy zachować te historyczne zasoby. Udało nam się to i widać to historyczny mur miejski na tym rzucie. Musieliśmy go zachować. W związku z tym zdecydowaliśmy się na wewnętrzną izolację. I to przejście pomiędzy wewnętrzną a zewnętrzną izolacją było bardzo trudne. I tutaj widzą Państwo wynik tej modernizacji. Dom wygląda nowocześnie. Musieliśmy zachować jego formę i formę jego dachu. Musieliśmy dopasować to do sąsiedztwa. Tutaj porównanie z lewej przed, po prawej stronie po modernizacji, i ta biała linia, która biegnie wokół tego muru miasta pod dachem, to nie jest podwyższenie dachu.
To jest takie wykorzystanie powierzchni, która powstała w wyniku tej modernizacji. Musieliśmy tutaj to trochę podnieść i chcieliśmy pokazać, co jest stare, a co jest nowe, tak, żeby można było z tego muru odczytać historię. Tak to wygląda, ten historyczny kompleks z murami miejskimi. I widzimy tutaj ten najmniejszy dom pasywny na świecie. Miasto jest z niego bardzo dumne. Tutaj budynek z lat 60. 63-65, okres budowy. Architekt wykonał bardzo taką smukłą konstrukcję dachu i chcieliśmy zachować ten brzeg dachu. To był też warunek architekta, który był autorem projektu. Otrzymaliśmy jego zgodę, możecie zmieniać, ale zachowajcie ten właśnie taki smukły dach. I tutaj wykorzystaliśmy jako materiał izolacyjny płytę z wełny, która była tylko miała grubość 5 cm. Zrobiliśmy elewację z drewna i połączyliśmy ją z atyką dachu i udało nam się zachować tę bardzo smukłą konstrukcję dachu z zewnątrz. Oszczędności w pierwszym kroku 67%, w międzyczasie doszły nowe okna, nowa wentylacja, a więc krok po kroku ten dom stał się domem pasywnym i tutaj widzimy właśnie ten brzeg dachu w porównaniu z pierwotnym. I architekt, który dzisiaj ma 85-86 lat, i był bardzo dumny z tego dachu, że ten dach jest jeszcze bardziej smukły niż był na początku. A więc nie widać, że ten dom jest jakąś nieproporcjonalną, straszną skrzynką. Tutaj strona południowa, także udało nam się też odpowiednią izolację zastosować. Kolejny przykład modernizacji, tutaj wieżowiec. I ten budynek miał wokół elewacji wystające balkony. To są te czerwone powierzchnie. I obawialiśmy się ogromnych mostków termicznych. W związku z tym wiedzieliśmy, że wycięcie tych balkonów wiązałoby się z ogromnymi kosztami. W związku z tym zaproponowaliśmy potrójne przeszklenia od zewnętrznej strony, czyli przed tymi balkonami. I stworzyliśmy taką powłokę budynku, która oferuje o wiele większą powierzchnię użytkową. Widzą Państwo te wystające balkony na niebiesko. Po prawej stronie już ta elewacja szklana z takimi przesuwanymi elementami chroniącymi przed słońcem. W związku z tym mogliśmy dokonać optymalizacji energetycznej, nie rezygnując z balkonów. A to nasz budynek, który to była pierwsza termomodernizacja w 97 roku, to była ruina i właściwie konserwator zabytków wtedy ze względu na stan budynku zezwolił nam rozebrać górną kondygnację, ale ja zdecydowałem się na termomodernizację. Widzą Państwo te ściany, jak one wyglądały, i zdecydowaliśmy się na izolację wewnętrzną z takich mat słomianych
I na to położyliśmy tynk gliniany, co bardzo przyczyniło się do tego, że ten klimat wewnątrz budynku bardzo przyjazny. Tutaj widzą Państwo powierzchnię okiennej przed i po termomodernizacji. O wiele większe okna od zachodu i to było związane z tym, że musieliśmy zdecydować się na zbudowanie, ze względu na uszkodzenia takiej konstrukcji stalowej. I musieliśmy zabezpieczyć budynek przez rozpadnięcie się. I te powstające rysy były takie duże w tych ścianach, że można było przez nie rękę przełożyć. Widać to na narożnikach też. A na tym zdjęciu widzimy po lewej stronie starą elewację, a po prawej okna w konstrukcji stalowej, która służyła temu, żeby klamrami spiąć ten budynek, żeby się po prostu nie rozpadł. I wprowadziliśmy takie kotwy, pręty stalowe, które trzymają ten dom. I zdecydowałem się, żeby nie zamykać tych ścian w tej konstrukcji stalowej, tylko wbudować szkło i pokazać. Przez to też historię budowlaną tego budynku, żeby można ją było z elewacji odczytać. Tutaj zdjęcie z innej perspektywy i tutaj kilka zdjęć powierzchni wnętrza po drugiej modernizacji. Zamknęliśmy ją przed 2 laty. Po 10 latach przeprowadziliśmy po prostu kolejną. I teraz dom ma certyfikat NR-FIT, czyli ma standard właściwie domu pasywnego. Widzą Państwo stary strop, czyli tam, gdzie mogliśmy zachować elementy oryginalne, tam staraliśmy się to robić. Niezależnie od tej nowoczesnej architektury, którą można zobaczyć na zewnątrz tutaj. Jeszcze raz ten oryginalny strop drewniany. I tutaj również miejsce, w którym kiedyś był kominek. Zmodernizowaliśmy komin, wykorzystaliśmy go na potrzeby też instalacji wentylacyjnej, ale to miejsce symbolicznie zostało. I tutaj jeszcze raz kuchnia, a teraz projekt. To jest przykład takiej bardzo wysublimowanej architektury. Tutaj z 2 szkołami wyższymi w Ameryce pracowaliśmy nad tym projektem i złożyliśmy go na konkurs, który co 4 lata odbywa się w Europie i też co 4 lata z przesunięciem w czasie po drugiej stronie Atlantyku. I tutaj mogą brać udział 20 uniwersytetów. To jest pawilon tekstylny, który ma ruchome elementy fotowoltaiczne, które dostarczyła jedna z amerykańskich firm. I one mają właściwie taką samą sprawność jak typowe elementy fotowoltaiki. I to jest pawilon, który został zaprojektowany i zbudowany przez studentów. Myślę, że ma ciekawy wygląd. I to jest ciekawe, że to jest dom pasywny z tekstylną powłoką budynku. To było naprawdę ogromne wyzwanie. I to kolejny projekt w północnych Chinach.
w klimacie, który charakteryzuje się dużymi minusowymi temperaturami zimą, do minus 30. I tutaj największa firma chińska, która produkuje okna, zdecydowała się tam zbudować nową halę produkcyjną, w której będą produkowane okna pasywne, 50 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, 13 tysięcy metrów kwadratowych to nieogrzewany magazyn. Tutaj jak pokazujemy, jak wyglądają elewacje tej fabryki. A tutaj etap budowy, a ta elewacja w części też jest zaopatrzona w elementy chroniące przed słońcem. I widzą Państwo ten etap budowy, też przykład tego, jak w Chinach można już budować. A tutaj centrum domów pasywnych, w projekt sfinansowany przez jeden z chińskich regionów. I tutaj mieścić się będzie taki park technologiczny. I w Qingdao jest w tej okolicy, mamy dużo wody, dużo kamieni, takich kamieni polnych. Z tego słynie Qingdao i to właśnie spowodowało, spowodowało decyzję, że chcieliśmy zaprojektować budynek w kształcie kamienia. I chcieliśmy dopasować właśnie do tej idei formę budynku. Widzą Państwo na tym zdjęciu szefowie obu rządów nagrodzili ten bardzo ważny niemiecko-chiński projekt nagrodą. I kilka zdjęć z budowy, które pokazują Państwu, no ja też odwiedzam te budowy, jak jestem w Chinach, bardzo spontanicznie, bez ostrzegania, tak? I naprawdę wyglądają one bardzo czysto, w cudzysłowie. A ja już mówiłem o tym, że ta budowa domu pasywnego musi być właściwie tak czysta jak gabinet lekarski. Trzeba pracować perfekcyjnie, bo tylko wtedy można osiągnąć oczekiwany efekt. I wiemy przecież, że nie chcemy tylko osiągnąć wysoki stopień efektywności energetycznej, ale no chcemy być perfekcyjni we wszystkich dziedzinach. I to ta perfekcja ma być widoczna aż po ostatnie pociągnięcie pędzlem. I naprawdę przykładamy do tego ogromną wagę. I tutaj jeszcze raz zdjęcie nocą. To jest ten obiekt w Qingdao, który będzie gotowy latem tego roku. Aby domy pasywne mogły się dalej rozwijać, aby móc motywować ludzi do budowy takich budynków z kolegami, z panem doktorem Schulze-Darup, z Michaelem Tribusem, panem Valentin. Wydaliśmy książkę, która pokazuje koncepcje energetyczne domów pasywnych czy niskoenergetycznych. Książka okaże się w Chinach na jesień. Dziękuję Państwu za uwagę. Cieszę się, że mogłem tą drogą wygłosić mój wykład. Jeszcze raz dziękuję panu Szlagowskiemu za zaproszenie, za to, że mogłem w ten sposób wziąć udział w konferencji. Niestety ze względu na wcześniejsze zobowiązania nie mogłem przyjechać osobiście do Poznania. W zeszłym roku byłem i obiecuję, że następnym razem przyjadę osobiście. Dziękuję. Teilzunehmen bzw. ein Protokoll zu dürfen. Ich wäre gerne persönlich gekommen, aber durch Verpflichtungen unserer eigenen Universität, die bis gestern Abend noch andauerten, war es mir nicht möglich, heute nach Posen zu kommen. Im letzten Jahr war ich ja da. Beim nächsten Mal werde ich sicherlich wieder persönlich erscheinen. Vielen Dank.